Właśnie zakończył się przed chwilą mecz klubu sportowego Wiązownica z Podhalem Nowy Targ. Skończył się on wynikiem 0-5. Proszę o komentarz, trenerze. Jestem tutaj zawiedziony troszkę z naszej postawy. Chłopcy wiedzą, o co mi chodzi. No ja tego nie będę mówił w mediach. Porozmawiamy sobie po męsku w szatni. Uważam, że czasami po prostu porażki szkodzą, a znaczy zwycięstwa szkodzą i tak jest w naszym przypadku, te trzy zwycięstwa, znaczy dwa zwycięstwa, jeden remis z silną drużyną. Na ten moment, na ten mecz, do tego meczu nam nie pomogły po prostu. Wiadomo, punkty zdobyliśmy, ale pewne cechy po prostu straciliśmy i to było widać. Czyli uważa trener, że nastąpiło pewne rozluźnienie po ostatnich dobrych wynikach i też może po tym komunikacie, jaki pojawił się w mediach, że Krakowia, druga drużyna, nie wystąpi w kolejnych rozgrywkach. Tak jak mówię, no to zostawię dla mnie i chłopaków. Oni wiedzą i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski, bo tyle prezentów dostać od los Lublinianka, Łagów, Krakowia, no to po prostu jest i tego nie wykorzystać, to po prostu będzie bolało. Przed drużyną można powiedzieć mecze finał za finałem, że każdy jest o wszystko, bo pomimo tego, że właśnie tych drużyn, które walczą o utrzymanie, ubywa przez to, że właśnie wycofał się Łagów, wycofała się Krakowia, ale jednak trzeba zrobić swoją robotę. No trzeba, no te mecze już gramy od można powiedzieć marca, no my jesteśmy, cały czas byliśmy tej strefie spadkowej, no troszkę się wydostaliśmy, no na tą chwilę spadają te zespoły z drugiej ligi, więc no jesteśmy nadal zagrożeni, także no nóż na gardle mamy już od po prostu, no jak ja tutaj przychodziłem od marca, od pierwszego meczu. Trenerze, dziękuję i życzę odwrócenia tej karty.